turnieju, gdzie drużyn jest 10. Bardzo silne zawody. 3 minuty plus 0 sekund. Takie mamy tempo i gramy godzinę 40 minut. Zapraszam serdecznie do zabawy. Za 40 sekund rozpoczynamy. Michale, ja bym na ranking w ogóle nie patrzył w ten sposób. No bo to założysz sobie jakieś konto, zrobisz ten ranking i nie będziesz grał. Jaki tu jest sens? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dziesięć sekund do rozpoczęcia, jedziemy. 5, No to pisz, Michale, pisz. 4, Bawmy się dobrze. 3, 1, Spoko, 0. powodzenia. No to co, lecimy sobie z pierwszym zawodnikiem. Może tak. Potem skoczek G5. I męczymy tę wieżę. Wieża F6 prawdopodobnie. Bo tu odbije. Zagrajmy sobie to na spokojnie. Zagrajmy sobie hetman D2. Tu wisi pion oczywiście. Mogę zagrać też tak. Później tak. Aha, tutaj skoczek zagra, ok. To z końca wycofamy. F4. Hetman tu będzie się sapał na tego pionka. Hetman E2. Teraz tym gońcem uciekniemy. No wolnej linii nie mam F, szkoda, ale nie szkodzi. Szkoda, ale nie szkodzi. No Guci trzeba trenować kondycję, tak? Gramy na tego piona. Dzięki Andrzeju za punkciki. Tutaj idzie strzał. Podstawiłem. Niestety podstawiłem. O, muszę. I z szachem jeszcze niestety. Tutaj? O, to dał mi żyć, chłopak. Mógł zbić na F1 z szachem. No to teraz jest spoko. Teraz to żyjemy. Teraz, moi drodzy, to żyjemy. Tu się spróbujemy dostać do króla. Cześć, Andrzeju. Czy jestem zadowolony? No, powiem, na rozgrzewkę fajne partie były. Względnie okej. Okay. Czy ja w tych ogórkach zawsze muszę przegrywać pierwsze partie? Może tu w ogóle wybić? Nie, no bez przesady, spróbuję siatkę matową zostawić. Już tu trzeba uważać. Co, dał mi wziąć piona? To wezmę. Ten pionek był uciekający. Grozi bicie. Ja nie muszę tutaj odbijać. Dobra, wróćmy. Jakoś tam gońcem zagramy. Okej.
jednak tu grać. W sumie tutaj się ustawię gońcem. Okej, tutaj muszę bronić pasywnie niestety. Zagram wieża B2, to zremisuję. No zagram wieża B2, trzeba optymalnie przejść do partii, bo jak będę kombinował, to przegram. Wynik z Dawidem 2 do 2. Chyba jest obiektywnie remis. Mam nadzieję. Remis. Zgadzam się na remis. No to przynajmniej zacząłem turniej nie od porażki. No dobrze, jest ok. Jest ok. Ale te 3 godziny ponad z Dawidem dają się we znaki, muszę wam powiedzieć. Nie mam tej świeżości. Przecinek obecnie czas, nie obecnie. Spróbuję grać te partie w taki sposób, żeby wyprowadzić figury. Już podstawiłem piona. Dobra, muszę coś zamieszać. Och, no nieźle, nieźle pograł. Nie mogłem zbić, bo hetman A4 na końcu jest. Carlsen wczoraj wymiatał w buletach niesamowicie. Z Dawidem 2 do 2. D5 pójdzie. Teraz tak, mam piona mniej, mam silne centrum. Jakoś muszę te centrum podważyć. To jakaś jedyna moja szansa, wieża D8. No proste ruchy chyba trzeba wykonywać. Ale on myśli. Dobra, no tutaj muszę tak grać. No tak też muszę. I tak też muszę. No D5 zagram. Nawet pomógł, bo te pionki poszły trochę do góry. To myślę, że to jest pomocne, ale F5 nie mam. Może to było jego celem, nie wiem. No niech będzie tak. Taki ruch oczywiście jest, ja uciekam wtedy. No ale jest zadyma jakaś przynajmniej. No, jest jakaś zadymka, już ma prawie minutę mniej. No, tam mata podstawił tak szybkiego Carlsen, pamiętam. No, skoczek wejdzie na D5, rzecz jasna. No cóż. Cóż się mogę tu zagrać, proszę pana. Nie za wiele dobrych ruchów mam. Tak, tu nie może zbić, bo jeszcze hetman wisi. No dobrą ma biały chyba. Chociaż tutaj podważam lekko też. To też jest jakiś plus. Trzeba szukać plusów, choćby na siłę. No tak, tam coś będziemy szukać. Tak, to tak. Końca będziemy atakować. Podważamy centrum. No jest jakaś taka ciekawa aktywność. On już minuta mu została. No tak. Tu zagra? To kopnę od razu gońca. Jestem bez piona. Aha! Orety. Co
Myślałem, że mam taki ruch. Przekonany byłem, że mam takie posunięcie. Niestety nie mam. No to on ma zdecydowanie lepiej. Nie? Ostro. Nie chciał tego gońca. To ja go zachowuję za wszelką cenę. Próbujemy jakoś tutaj przeciwnika oszukać. Chyba nam się udało. Podstawił. Tylko spokój nas uratuje, moi drodzy. Tylko spokój. Ile ruchów do przodu liczy mistrz szachowy? Jeden. Jeden, ale za to dobry. To tutaj jakiś, to tutaj chyba bije, co? Za duże straty ma przeciwnik. No i dobrze. Nie, tak poważnie mówiąc, to ciężko powiedzieć, zależy od pozycji. Jak forsownie, to nawet 8, 10, tak się tam dolicza. Ale takie 2-3 ruchy do przodu, ocena pozycji i jedziesz. Jeżeli chodzi o jakiegoś blica. W szachach klasycznych może ciut więcej. Ciężko to stwierdzić. No dobra, zdobyty punkcik. Nie obcinam czasu, bo to wiecie, różnie bywa. Zagrajmy sobie pirka. Znaczy obrona nowoczesna. Zaczęliśmy obronę. O, tak może D5 trochę. Można poświrować. Można poświrować lekko. F3 w ogóle dziwny ruch. To od razu D5 uderzmy. No na podstawie, tak. Jak domek z kart wszystko poszło. Hop. Chcę roszadę zrobić. Moim planem na ten turniej jest, taki, żeby te figury moje jakoś wychodziły w sposób taki w miarę naturalny. Jak patrzę się na przykład na partię arcymistrzów i w ogóle Szachraija Mamedjarowa lubię oglądać, jak on gra, to w ogóle te jego figury tak bezwonnie wychodzą, tak prosto. To jest takie fantastyczne. Na przykład taki skoczek tutaj na C6. No ciężko powiedzieć, co on by zagrał teraz. Ale jakoś dziwnie to wygląda u niego. No dobra, gramy C5, podważmy trochę. No już mam roszadę, on król jeszcze nie jest wyprowadzony i próbujmy podważyć. No bijmy to. No i skoczek. Już jestem w grze, bo goniec nie musi wyjść, żeby grać. Tu atakujemy, pewnie tak, to jakieś takie. Chocki, klocki, czasem może nawet poświęcenie jest dobre. Ale może bez przesady. A zobaczymy po tym ruchu, może tu jest dobre poświęcenie później. Sprawdzimy. To znaczy zaraz się okaże, czy ja tak zagram. Bo może to być przesada. Ale dla potrzeb tu publiczności może zbijmy. Zawsze będzie to trochę ciekawsze. No tam dwa piony nie mają znaczenia w tym wypadku, ale chodzi o to, że król jest w centrum. Spróbuję to wykorzystać, grając jeszcze zaraz gońcem na E6. Spoko książka, nie Kacprze. Dobra książka jest. No i przeciwnik się zamyślił, zobaczcie. Wymienia, chce wymieniać. No to jest dobra reakcja z jego strony. Ja to wezmę i zagramy tak. Postraszymy. Jak goniec na C4, to taki ruch, jaki mi się podoba, B5 na aferkę. Ewentualnie hetman D6 jeszcze istnieje, ciekawe. No on ma jeszcze dwie figury tutaj w domu. Szacha damy, możemy za chwilę wrócić, jak z hetmanem się zasłoni. O, tutaj zdobyłam chyba zdobyłam skoczka w tym momencie. Odbijam skoczka. Czy polecam książkę? Bartoszu, polecam książkę Agresywne Szachy. Polecam. W ogóle hetman nie ma opcji tutaj, jest nawet skoczek C2, biorę wieżę, no ale wolę raczej wziąć skoczka. Zobaczcie, ofiara się opłaciła na zamieszanie. Na aferkę. No i poszło. Ekstra. Ile mam punktów? Jakieś tam punkty. Arcymistrz. Arcymistrz. Bogdan Lalić. D4. Tu świeci mu się niezielona kropeczka, więc nie widzę gościa. O, już jest zielona kropeczka. Okej, poszło. Czy teraz zagramy sobie wariant z E3?
Tutaj nie wpuścimy skoczka na E4. Tutaj pilnujemy, nie ma skoczka H5. No roszadę należy raczej wykonać. H3 sobie zagramy za chwilę. Tutaj coś będzie kombinował, zagramy tak. To żeby mieć opcję na F4 i później skoczek C4. To myślę, że jest dobry kierunek. Mam nadzieję. Tutaj bronię, muszę uważać oczywiście. Muszę bronić tego piona. Taka nieco dzika pozycja, wydaje mi się. Zagrajmy tak. No i tak. Spróbuję jakieś takie szachy uskuteczniać, żeby niczego nie podstawić. No, mam trochę przewagi czasowej. Może tak. Tutaj trzymamy E4. Zawsze to wybije. Powiedziałem, że wybije, więc muszę chyba to wykonać. Ale mogę to zrobić skoczkiem. Wydaje mi się, że skoczkiem będzie lepsze. Gońca zachowuje. Tu jakieś na G4 pilnuje. Dobra. Pozycja mi się w miarę podoba. Zbiję tego gońca. Ten goniec to będzie potwór. Nie wpuszcza. Cóż to za pozycja jest teraz? Wydaje mi się, że białymi jest w porządku. Plan jest taki. Hetman B6, wieża A3, wieża... No właśnie, zobaczcie, gra tak. No muszę tak spróbować tam naciskać na niego. Tu przy okazji jeszcze na tego pionka. Oczywiście jakieś G4 też istnieje zagranie. Zagramy G4, bo tak, tak. Przytrzymajmy to. Przeszkadzajmy. Okej, muszę wrócić. Tam widełki jakieś grożą zawsze. Teraz już nie. Arcymistrz na pewno będzie szukał tutaj jakiejś opcji, żeby mnie ogrywać. Bicie w przelocie. Muszę. Tutaj atakujemy. Tam grozi wzięcie. I chyba sobie wezmę. Chociaż tu trzeba uważać na kopnięcie. Tu wisi też. Dobra, tutaj chce mi zbić. Zbiję tam, dam szacha. No tak, trzeba iść na ten forcing. Zdecydowanie. O, wieża A2, żeby tutaj wymienić tę aktywną wieżę na końcu. Aha, tutaj chcę, dobra. Zejdźmy tutaj, będziemy atakować. Wieża wybiła, wybijamy. Ok, wybijmy. Pionek więcej, tylko trzeba to utrzymać. Ok, tu chcę iść tędy. Nie dziwię się. Szukajmy dobrych pól dla swoich figur. Jeszcze takie mam opcje ciekawe. Nie wiem, czy on to zauważył. Coś tam widział. Teraz tutaj uderzymy. Figura wzięta z arcymistrzem. No dobra, mamy go. No arcymistrz za burtą, moi drodzy. Arcymistrz za burtą. Lecimy dalej. W ogóle mamy bardzo duże szanse, zobaczcie, aktualnie na pierwsze miejsce. Ta strata nie jest aż taka ogromna, chociaż będzie ciężko, ale Asyria jest mocna zawsze. No dobra, fajnie, fajnie. Punkcik zdobyty z arcymistrzem, to już zawsze lepiej się gra. 9 mam tutaj. No, tu są lepsi. Lepsi są od nas, znaczy w drużynie. Kwestia, czy... No to nie czas. Ja będę konsekwentnie chyba sobie grał na te 3 minuty. Okej.
pozycja chyba nie należy do najlepszych dla białych. No właśnie. Pograłem nieco słabo, ale tam wezmę pionka. Szach dla hetmana. Ok. Gońca muszę zachować, bo będą problemy. Co z tym skoczkiem w takim razie? Czy tutaj za chwilę zagram? A wieża jest tutaj dobra. Dużo taktyki tutaj się pojawiło. Słusznie. Jak odejdzie skoczek, to mam plaśnięcie tu. Aha, nie mam plaśnięcia tutaj. Kurczę, niestety. Muszę jakoś tak zagrać. Wyszło chyba dobrze w miarę, mam nadzieję. Może nie do końca. Czy jestem w stanie tę wieżę złapać? Nie ukrywam, że trochę na czas próbuję go tutaj robić. To nie będzie łatwe. D3 zawsze ma. Teraz tak. Aha, bo goniec zawsze go broni. Coś tam próbuje robić, ale to jest ciężka sprawa. Tutaj? Zasuwam. Zasuwam. Szach. Tak. Chyba będzie remis. Nie będzie remisu. No muszę matować gońcem i skoczkiem. No właśnie, muszę się chyba tego porządnie nauczyć. Oczywiście teoretycznie to wygram tą partię. I nawet całkiem dobrze to mi idzie. O, chociaż niekoniecznie. Teraz niekoniecznie. Zamatowałem gońcem i skoczkiem, moi drodzy. Dawno tego nie robiłem. Naprawdę dawno tego nie robiłem. Ale jestem zadowolony z tej partii. Mega. Znaczy, wiadomo, że miałem tam trąbkę, ale to on ucinał czas, więc... Zamatowałem gońcem i skoczkiem. Dawno naprawdę tego nie praktykowałem, ale wyszło. Znaczy, wyszło. No to nie jest trudne generalnie. Lecimy dalej. Czy przeciwnik obetnie czas? No ja nie będę obcinał, nie będę ryzykował. Pójdę za tym, żeby grać jednak te trójki. Dobra, gramy królewsko-indyjską odwróconym kolorem.
Tutaj jakiś ruch istnieje, skoczek wchodzi, co? Właśnie tak zacząłem grać trochę dziwnie. Muszę tu. Dobrze gra gościu, dobrze, że nie obciąłem czasu. Z Dawidem dzisiaj graliśmy już. Nie, skoczek C5 mogłem spróbować. Tutaj? Co po tym? Czy ja nie biorę przypadkiem skoczka? Biorę, co? No to jak dają, to biorę. No gość się chce rzucać ewidentnie, no. Zaraz tutaj jest ok, tu jest ok. Może obronię tę wieżę na siódemce. W sumie nie wiem, co tu się może dziać. Ojej, podstawiłem. Nie, nie podstawiłem. Bronię. Wracam, bo tam jakoś nienaturalnie ten król stoi. A, goniec tutaj jest. Dobra. Skoczek E7. A, skoczek E7 też jest. No właśnie, figura więcej, a jeszcze takie praktyczne problemy. Tutaj już się trzyma wszystko dobrze. H6 mógł od razu zagrać. Tu się trzyma. Tu się trzyma, prawda? Wszystko się trzyma pięknie. Skoczek E7 robi robotę. To wezmę. Czy w coś innego gram? Nie, gram sobie w szachy. Jakoś inne gry mnie nie za bardzo kręcą. Kiedyś trochę w strategię łupałem. Settlersów dwójkę bardzo lubiłem, Age of Empires, ale to za młodych lat i to dokładnie tam maniaczyłem przez dzień albo dwa góra, a później już mi się nie chciało. Może chyba zbić. Tego nie przewidziałem, ale przeciwnik też tego nie przewidział. No tutaj nic nie może zrobić. A, mogłem skoczkiem już go walnąć. No to zdążę. Skoczek, zobaczcie, jak pięknie stoi. Nic nie może przeciwnik zrobić. Absolutnie. To są takie turnieje cykliczne, gramy sobie tak dla zabawy, fajna ekipa się zebrała w polskich ogórkach, każdy może wziąć udział. No tutaj to walę, jeszcze tam liczył na mata. No i dobra, spokojnie, pierwszy remis i tutaj spokojnie do góry. No i git. No teraz przeciwnik już jest takiej maści, widzę, mocniejszy, 2650. No grają te skoczek C3. Wymieńmy to wszystko. Jak to ocenić? W sumie nie wiem. Zrobię ruszadę. Taka francuska trochę, nie? Taka karokan. Ciekawe, czy wybije. Wszystkie figury mają grać. Mister Szachuś.
Okej. No dobra, tutaj lekko do obrony tym skoczkiem. Bardziej do defensywy. Obrona, defensywa to chyba to samo. No mat grozi, tutaj wisi. Skoczka atakujemy i do kontry przechodzimy. O ile to można nazwać kontrą. Skoczek chce mi zrobić krzywdę. No tak. Pytanie, czy zrobi? Skoczek tutaj mi krzywdę. Tu się chce zaczaić. Co tam zagrać i tak. Ewentualnie z kontry uderzyć w ten sposób. Powiem wam, nie wiem co tutaj mam grać. Tak, zagram obronnie, obronnie. No właśnie. Skoczek E6 jest, to właśnie widziałem, teraz dopiero dostrzegłem. Niedobrze. Tak. Wiem, stracę hetmana. Ale czy muszę? Muszę. Ta czasówka najgorsza jest. No właśnie, na czas przegrałem. Kurczę, żeby był trochę szybszy. Gościa wyjął. No miałeś szczęście, proszę pana, bo pozycja mi się bardzo podobała. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony z gry przede wszystkim. Szkoda, że porażka, bo tutaj się liczą zwycięstwa pod rząd, żeby punktów więcej łapać. Ale jestem zadowolony. No dobra, kolejny arcymistrz do golenia. Obcinają czas, to niech sobie obcinają. Dobra, proszę pana, ciśniemy. A, obiecałem sobie wyprowadzać wszystkie figury, ale taki jest wariant. Tu źle chyba pograłem. Dobra, wyprowadzam. Tu wisi. Nieistotne, że pionki wiszą. To jest nieistotne. Wracamy. Weź tam figury muszą iść. Ojej, tu podstawiłem. Za szybko. Jakiś mat może? Może nie. No właśnie. Za szybko pograłem. Kurczę, szkoda mi tej partii, że tak szybko to poszło.
Bez sensu. Żadnej kontry nawet nie widzę dla siebie. Stawiłem tutaj. Dobra. Porażki idą parami, jak widać. No to teraz mnie trochę tutaj wkurzyli, muszę powiedzieć, więc chyba pora na ucinanie czasu. Do pierwszej porażki na 3 minuty. Muszę gońca otworzyć niestety. Pozycja jest, mówiąc delikatnie, ciężka. Trzy jajka. Nie widzieliście tego, nie? Chyba trzeba twardo grać swoje. Dobra, ale obiecałem sobie, że nie będę się denerwował. Znaczy, postaram się w ogóle nie przeżywać. Porażki to jest element gry. Element, no tak, element szachów. No, zagrajmy może D5. Spróbuję tutaj tego mistrza Fisia cisnąć. To jest niepoprawne, co ja gram. Nie powtarzajcie tego oczywiście. Okej, okay, no to miś jest ograny. Podstawił wieżyczkę. Pośpieszył się chłopak. Ale jeszcze nie poddaje. Nie składa broni. Chce mi poświęcić ewidentnie. Na F6 chciał poświęcić, tam coś jeszcze uzyskać. No biorę jak dają. No tak, pionkożerstwo, ja wiem, tu się już zablokujemy. Wybronimy tę pozycję, wybronimy. Bez problemu. Ok, punkty zdobyte. No Syria tutaj jednak odstaje mocno. No co ja mogę? Nie będę obcinał z 2500 gościem. Tak, proszę, proszę Adamie o pytania. Szybka akcja.
Pozycja jest ciężka. No jeszcze F6 tu mnie coś ratuje. Nie zagrał zbyt dobrze, a tu ma skoczek. Tutaj. No, ale podstawiłem jakość. Jak amator. Moi drodzy, jak amator. Kompletnie nie powalczyłem. Żeby to jeszcze było na 1,5 minuty, a tutaj mam 3. No tak, bo muszę tego piona skosić. Jakie ja mam wyjście? Właśnie. A no właśnie. To nic nie daje. Nie no, wieża, tam nie ma nawet wiecznego szacha, ale już zagrałem. Tutaj jeszcze ewentualnie jakieś tam sztuczki istnieją. Może to w ogóle działa? Działa chyba, w miarę działa. Potem na F8 jeszcze daje szacha, tutaj. Jestem bez jakości znowu. A nie, to przegrywam i tak. Przegrywam i tak, niestety. Broni się, nie mam szacha na D8 niestety. A było fajnie, fajnie to wyglądało. Co z tego, że to wygląda fajnie, jak to tylko wygląda fajnie. Było blisko. Jakiejś fajnej akcji. Ajajajajajajaj, szkoda. Szkoda, szkoda, nic nie wymyślę. No jeszcze tak mogę chyba, a to H6. Tak mogłem zagrać. Dalej trochę, bo H6 tak i G5, kurczę. On jednak tak gra. Nie da się na bank. Jeszcze taka ślepa walka. Dlaczego ja to gram w ogóle? Nie wiem, dlaczego ja to gram. Jakieś jeszcze chore wizje. No dobra. Szkoda czasu. No szachmacie za mało czasu, żebym tutaj policzył ten skoczek E6. Nawet nie wiem już w którym momencie, ale może masz rację. Oczywiście z boku więcej widać. Dobra, ciśniemy. Trzeba coś odbić, bo tak nie można ciągle przegrywać. Obiecałem sobie wyprowadzać figurę, więc to będziemy robić. Podstawiłem już. Nie wziął. Znowu podstawiłem. Nie wziął.
Bierze F7 oczywiście, no ale... To mat na G7. Dziękuję. Bardzo mi miło z twojego podstawienia mata. Karol K05. Czy to jest Polak? Polak. Karol Kacprzak bodajże, z tego co dobrze kojarzę. Nie, ja się nie złoszczę, Andrzeju, obiecałem sobie nie złościć się, grać normalnie w szachy. Będzie dobrze. Ta poza czarnym jest spoko do gry. Weźmiemy gońca, jest git. Jakieś F5 nawet mogę spróbować lekko zapchać. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. Nawet tak. No hop. Czy może zbić? Nie wiem. Może. Jak widać, może zbić tego mi pionka. Kurczę. Tu grozi jeszcze. No to taktycznie, co ja pograłem w ogóle, jak środka Marysia. Taki dobry debiut. Wracam do łask. Niestety, goniec był lepszy. Bo tam wieża C8 jeszcze wchodziła. No, wymiany nie mogę zrobić raczej. Dla moja nadzieja to w tym gońcu. Znaczy ja mogę go... Aha. Dobra, oddam wieżę. Oczywiste. Niestety. Będzie ciężko. Jest to jakaś kontra? Nie wiem. Już nie ma kontry. Teraz tutaj grozi. Kurde no. Oj Karolu, jeszcze cię dorwę, ale debiut zagrałeś słabo, jeżeli oglądasz streama. No pozdrawiam cię, no. Ci młodzi zawodnicy to tam koszą w tablicę, kurcze blade. Jeden zły ruch, hetmanem na D5. Trzeba odbić. A zagramy sobie na aferkę. No zbiję. Dlaczego by nie? Mało figur się trochę porobiło. W sumie źle, 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 źle. Tak, tak.
Znowu jestem z gońcem, ale już ta pozycja jest nieco lepsza do gry. Zdecydowanie. Praktycznie tu się gra o wiele lepiej teraz. Tu jakieś grożą rzeczy ciekawe i mniej ciekawe dla przeciwnika. No widzicie? Kwestia tylko wykorzystania jeszcze potencjału wieży. Więcej czasu, no więc jest dobrze. Wróćmy. Wezmę. No wezmę. Kurczę, szybki jest. Szybki jest niestety. Nie mam co grać za bardzo. Ajajajajaj, znowu mnie tutaj porobili. Jakieś lagi są chyba, co? Kurczę. Jakieś lagi, gościu, ma nie, no tak się nie da grać. Jak ja w ogóle w drużynie stoję? Mega słabo chyba. Mega słabo. Co to był za dźwięk, moi drodzy? No łysy walczy, niech walczy, niech walczy. To coś u mnie chyba z dźwiękiem. Ale przeciwnik strategicznie słabo gra. Jeszcze tu nie wziąłem na D6 za szybko. Wracam. Dobra, biorę jedno. Gonię CF8, musi grać. Nie chciał. Jak nie chciał, to nie. Mamy go. No jest w końcu odbite. W końcu jest odbite. Wynik z Dawidem 2-2. Dźwięk w telefonie, nie wiem właśnie co to jest, kurczę. Coś chyba tak. Dobra, gramy swoje. Lecimy do czołówki. Muszę tam z czołówką coś troszkę pograć. Ochotę na czołówkę. Jakby to nie zabrzmiało. Wszystkie figury, Krzysztof, mają u ciebie grać. Wszystkie figury. Dobra, oddam tutaj. Za tego gońca oddam. On tu się pakuje wprawdzie. Ale nie szkodzi, niech się pakuje. Czasu nie obcinałem. Dobra, ja tu czasu nie obcinałem. Idziemy tak, żeby tak zagrać.
W końcu jakieś odważne w centrum posunięcie. No biorę. Masz tutaj. Masz się męcz, jak to mówią. Masz się męcz. Na kanale YouTube tak, pewnie wrzucę. Właśnie gramy. O kurczę, już godzinka jest, już godzinę trwa turniej, ale szybko, powiem wam szczerze, strasznie szybko. Tu chcę wymieniać. I chyba nie mam wyjścia, muszę to zrobić. Tutaj bronić C7. Nieco remisowo to wygląda. Tam jakieś, no takie na aferę gram oczywiście. Właśnie. Nieco na aferę, ale to nie jest dobre. Raczej. Ojej, tu podstawiłem. Kurczę. No to po partii mam. W sumie spoko. Nam się opłacało. Nie ma zmiłuj się. Szach. Dziękuję. 3 punkty wleciały. O, tak się powinno grać te turnieje. Tak się powinno grać. Te turnieje, moi drodzy. To było fajne. Jesteśmy na drugim miejscu i się trzymamy tego miejsca. Okej, okay. Gościu nie obcina. Tak się chyba poprawnie gra. No, poświęcajmy te pionki dalej. Ha, to nie było poświęcenie piona, tylko zwykła wymiana. Zaraz tu, jak uderzę, to co mi zrobisz, drogi kolego? Taktycznie chyba dobrze policzyłem. Ha, dobra, tam. Trochę gorzej policzyłem, ale chwila, tu chyba mogę zagrać. Zbije mi tu, ja zbiję hetmanem, on tu. Okej, okay, więc wyszło teraz na moje. Masz tak. Tu jakieś grożą. Pułapeczki. Całkiem dobrze wyszło. Bardzo dobrze wyszło. Pionek więcej. No spróbujmy wymienić w ten sposób. Aha, tutaj dobra. Kurczę, będę musiał i tak w ten sposób grać. O, rety. A więc nie wyszło najlepiej.
Tak się okazuje, ale pozycja nie jest jakaś beznadziejna. Przeciwnie, czarnych lepsza z tym gońcem w tej pozycji. Dobra, tu wymienimy. Dobra, lecimy po swoje. Jeśli tam aktywnie wierzą. Centralizacja wieży. Ten ruch też był możliwy. Idziemy. Nawet jeszcze gorzej zagrałem. Piąty jest moja jedyna nadzieja na cokolwiek. Dobra, mamy go. Mamy gościa. Jest ok. Ile ja mam tych punktów? 30. No skrobiemy. Jeszcze jest 40 minut prawie gry, więc jak punkty będą wlatywały, to będzie super. A tutaj jak to wygląda? Aha, teraz dwa wleciały. Ok. Tniemy. Ryzyk fizyk, jak to powiadają. Atakujmy centrum, tu już grozi bicie, tu grozi bicie. Siemka Hud, witam cię serdecznie. Przyblokujmy tutaj chłopaka. Roszadę jeszcze muszę zrobić i będzie dobrze, tu zresztą grozi wiecie piona również. Nawet jak hetman jakiś zagra, to tak, na przykład, albo jak zagra tu. Zagrał lepiej. Nie puszczamy, żeby szacha nie było, a jeden pion mnie satysfakcjonuje w zupełności. Roszada jest tutaj potrzebna szybko. To się powinno udać, tym bardziej teraz. Jest kompletny wór, oczywiście trzeba tylko to dograć.
na przykład. To mat grozi. No jest, znowu mat na G7. No i spoko. Kolejna partia. Przeciwnik obcina. No nie obcina. Niech będzie tak. Tak na wszelki. No idziemy, te F4. Muszę coś tu postraszyć przeciwnika. No muszę, muszę. Chociaż ciekawe było E4 i później F4. Choć, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ciekawe byłoby, był goniec, który pilnuje tutaj, ok, no już za późno. Spróbujemy wymusić F3. No zbił, dobra, zbił, miał prawo. No tutaj, w takim razie. Żeby czasu nie tracić. I wieża F8. Nie pozwoli na to przeciwnik, tak łatwo. Białe mają lepiej. Nie ma co ukrywać. Ryzyko słabo się opłaciło, ale walczymy. Dzięki, dzięki serdeczne. Muszę skoczka przerzucić. Żeby nie było tutaj G5, bo za dużo wymian mnie niestety będzie bardzo kosztowało. Ok, no próbuję gdzieś tam, co tam jakoś spróbuję zagrać. Taki ruch możliwe, że istnieje. Zawsze przeciwnik będzie musiał trochę pokminić. Wydaje się to naturalnym posunięciem, bo otwiera grę. Jakieś szachy grożą. Już są jakieś opcje. No mam nadzieję, że się uda to dograć na korzyść. Chociaż przeciwnik bardzo mocny, ale zobaczcie. Kręcę go tutaj jak mogę. A tu jest bicie. Jeszcze nie zauważyłem tego. Będę musiał wtrącić szacha. Albo tak. Szacha wtrącę. Tu wieczny szach generalnie też jest. Aha. Dobre to było zagranie. Oj, to było dobre zagranie. Muszę gońcem zbić. Dobra, w figurach jest porówno. Aha, chłopak chce tutaj w ten sposób grać. Wymuśmy jakąś opcję. Tak będę szedł. Wymuśmy jakieś F3, żeby zawsze osłabić. Idziemy. H3 zawsze osłabimy. Hetman nie może zejść. Czy ja zdążę tak, tak i tak? Nie zdążę. Kurczę. Nie zdążę niestety. No dobra. Próbujemy tam coś. Znaczy, to się nie uda, nie? No właśnie. Się nie uda. No mało sekund. Czy ja tutaj jestem w stanie go szukać. Może będę w stanie teraz.
Troszkę ożyłem. Idę na gościa tutaj. O, już jakieś pułapki, już jakieś siatki matowe są. Siatki matowe są zawsze niebezpieczne, ciężko się coś takiego liczy. I tutaj grozi mat. Ok, mamy go. Mamy go. Mamy go, moi drodzy. Nie zdążyłem tutaj. Dobra, to z tym gościem mam kiepski bilans. Ok, wyszło fajnie. Taki mocny atak, nie? Niepoprawny, ale... ale zadziałało. To się liczy. Obiecałem sobie wyprowadzać wszystkie figury, więc do tego dążymy. Mamy diarów tutaj jakieś E4 grywą szybko. Jakieś dzikie ataki. Dobrze zagrał. Kurczę, dobrze zagrał. Strategicznie stoi lepiej. W ogóle stoi jak trąba. Jak można sobie dać tutaj zbić pionka? Ten gość trochę przecież ogarnia. No król mu jest słaby. Muszę szybko królem zejść. No nie będzie to jak, takie proste, jak widać, słuchajcie. Tak, tak, prawdopodobnie będzie. No, chłopak też chyba koncepcji nie znalazł na dobrą grę. Teraz tak. Niech na mój koniec się gdzieś tam rozbryka, tylko gdzie? O, to jest pytanie, moi drodzy. Tutaj zwiążemy tego króla. Nie da się tak łatwo związać, nie? Przytrzymajmy to związanie, bo to jest bardzo ważne związanie dla nas. Mat grozi, świetnie. Tak, mogę przecież zagrać. Trochę gwóźdź do trumny, ale jednak. Dobra, tak. Próbujemy. Chcę wymienić hetmana. Ok, idziemy na jakąś tam aktywność. Jest pion mniej, ale zaraz tego odzyskam i mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak. Tym. Wracam. Do góry. Do góry. Do góry.
Kurczaki, co tu się w ogóle dzieje? Ale mnie zrobił, nie? Kurczę. Porobił mnie. Porobił mnie. No właśnie. Jestem ugotowany. A tutaj hetman. Blisko było, blisko było. Szkoda. Szkoda, szkoda. W ogóle muszę chwila, muszę. Jak to wygląda w punktach? A miałem piątkę, czwórkę, miałem dobre punkty w ogóle w drużynie. Dobra, tniemy. Ciekawe, czy się zrewanżuje facet. Nie zrewanżował się. No dajmy tego szach. Niech zbija gońca, rozwój dla mnie się liczy. Skoczek ma problem z rozwojem, więc o czym ja mówię teraz? No teraz już jest spoko. Strategicznie git. A, czas obciąłem, muszę szybko grać, zapomniałem. To jest bicie? Nie, bo tam bije na jeden. Red. Już mnie porobił. Dobra, porobił mnie. Niepotrzebnie obcinałem czas. To jest taka, wiecie, na odbicie, nie? To tak jak przegrywamy szybko, to chcemy odbić szybko i to jest, to może być zgubne. Tu można spokojnie grać przecież. Znowu obcinam, no wiecie jak to działa. A przeciwnik nie obciął, dobra, muszę szybko się skupić i go tutaj w hetmańskim pocisnąć. Aj, nie tak zagrałem jak trzeba. Lufcik się przyda. Remis mi proponował. Mam ciutkę lepiej. Ciuteczkę ze względu na tego pionka. Idę tym. Na czarnych polach. Pionki. I co, chyba remis. Tędy spróbuję przejść. Tak. Wypunktuję tutaj, nie? Nigdzie nie przejdę. No nic nie ugram. Ewentualnie mogę go tam coś poszukiwać. O, tu przepchał. No tak. Dobra, to jest remis. Okej, lecimy dalej.
Szachuś, musisz troszkę nabić punktów. W drużynie trzeba być wyżej, to też motywuje na pewno. Dzięki, miłośnik. Ale ciśniemy na drugim miejscu bardzo mocno, słuchajcie. Fajnie, fajnie. Elda 64. No dobra, Elda. Ja z tobą nieobecne, bo mam z tobą zatargi. No to jest śmiech na sali, wiecie, no tak podstawiać. Czysty pion mniej w ogóle, bez gry. Tu chyba mogę oszukać go lekko. Wcześniej już mogłem to zagrać. Mam dwa pionki mniej, jakoś więcej. No, nie jest to jeszcze prosta. Końcówka. Jakbym powiedział, jest bardzo trudna. Ale lepiej tak, niż na równym drewnie albo z pionkiem mniej grać. Cztery. Okay. Podstawiłem, no nie. Kurczę, felek. Pionek mi ucieka. Ja w ogóle ćwiczę. Kurczę, ale gość, wiecie co, no naprawdę przyfarcił, no. No przyfarcił strasznie, troll jeden mały. Bez sensu. Wkurzam się tylko niepotrzebnie. Co za fartuch. Miałem się nie denerwować. Nie denerwuję się specjalnie, ale pograłem jak sierota. Podstawiłem znowu taktycznie, co bardzo boli. Uff, dobra. Jedziemy. Z mistrzem międzynarodowym. Obcinamy. No obcinamy ten czas. Brakuje mi skoczka. Tu wyprowadzimy na A6 tego skoczka. Wybił. To ciekawe. To teraz ta pozycja jest bardzo równa. Czarne nie powinny narzekać.
wrócić zwyczajnie. No może, no. Ale ładnie znalazł. Ładnie znalazł. Tego nie przewidziałem. Szkoda. No tak, ja wiem, że się pomyłki zdarzają, oczywiście, jestem tego świadom. Właśnie w zasadzie ja się tak zastanawiam teraz, co ja zagrałem. Przecież tu mi wieża wjeżdża. Słaby jestem na ten krótki czas, niestety. Bardzo słaby. Zdecydowanie. Obcinamy z Kacprem. Muszę się tutaj chłopakowi zrewanżować. Słusznie. Idziemy pionkiem. Gambit hetmański. No muszę tak, no niestety muszę oddać tego piona, bez piona latać, ale jakieś tam parę gońców istnieje w tej pozycji. Mógłbym wybić i zbić na F6 po prostu. O Jezu, tu... Nie, nie podstawiłem. Już myślałem, że poszła podstawka, jednak nie. Czas tu jest ważny. Niestety, czas tu jest ważny. Dobra. Wyszło fajnie. Mamy go. Mamy rewanż. Rewanż udany. Ile mam punkcików teraz? 3. No to przydałoby się jeszcze 2 z rzędu wygrać. Szybkie sachy nie są moją stroną, mocno. Myślę, że bardzo kiedyś były. Chcę zachować miarę formy, kiedy jeszcze, póki mogę, że tak się wyrażę. Nie, wiadomo, szachy klasyczne czuję się najmocniej w tym momencie akurat. Mam nadzieję, że tutaj nie zapeszę. Okej. Okay. Docelowo to oczywiście w szachach klasycznych najlepiej się czuć. Dzisiaj z Dawidem tę pozycję grałem. Ojej, G4, paskudny ruch dla białych. Fatalne, taka tutaj dziurka jest. Tylko kwestia wykorzystania. Zaraz, ja mam sporo czasu. Ja nie muszę się spieszyć. Tak, zagrajmy. Tu mogę jeszcze. Już nie mogę. Tak. No E5 ma. No ma E5. No co ja mogę poradzić? Że ma. Teraz ja trochę skasztaniłem pozycję. A tu wybiję tego skoczka silnego. Zagramy tak. Mogę zagrać C4, G3 bez problemu. To są podobne struktury, te co gram. Dobra. Gram jakbym miał 1,5 minuty na partię, a jednak mam mniej. Okej, okay. I cóż to za końcówka jest? Drogi panie.
Przybronimy go tutaj trochę. Nie no, wymiana. To chyba wygrana. Czarnych powinna być. No tak. Trzeba grać. Ha, tutaj nie puszczam. No muszę tak. Staję w miejscu troszkę. Aj, troszkę mnie to przyblokował jednak. Dobra, idziemy tam. Coś spróbujemy, ale faktycznie dobrze staną. Jakaś pułapka na mata oczywiście. No dobra, chyba nie wygram tej pozycji. O, teraz jakieś szanse się pojawiają na cokolwiek. No właśnie, ten cugcwang. Cugcwang, ty tam. Ale mnie tutaj ogrywa. Ogrywa mnie po prostu bez trzymanki. Ładnie mnie tutaj rozpracował, muszę wam powiedzieć. Nie spodziewałem się, no to jest w topach, a trzeba poddać. Jakiś pad tu w ogóle istnieje? Chyba nie. Ale mnie porobił jak dzieciaka. To już trzech partii nawet nie zdążę zagrać. Tutaj miał przecież bicie, co ja pograłem. Amatorka, tu jeszcze podstawiłem. Nie wziął, już zaufał. Teraz kwestia, czy jestem w stanie tutaj go gdzieś poszukiwać w tej pozycji. F5 mi jeszcze rzucił, kurczę. Jest, mam go. Chyba. Ajajaj, to jest remis. To jest teoretyczny remis. No właśnie, nie jestem w stanie go wypunktować. No tak, to był teoretyczny remis. Nie było szans. Ile mam punktów w ogóle? 44. Na szóstym miejscu jestem. No właśnie, brakuje mi tutaj jednak troszeczkę tego ognia. I
tak nieźle po takim meczu z Dawidem tutaj, po takim wysiłku powiedzmy, i tak myślę, że całkiem. Trzeba obcinać już teraz, zostały co, ostatnie minuty do gry. Może nawet tak. Tutaj coś się dzieje, może tak. Czyham na jakieś jego przewinienie. On chyba jest świadomy, że ja tutaj czyham na niego. I mniej wymienię, może będę miał szansę większe, aczkolwiek wieżę może wymienić i próbować coś tam oszukiwać. Czasu coraz mniej. 2,5 minuty do zakończenia turnieju. Otóż to... No szacha damy, jedziemy na gościa. Tylko co dalej? Może tak, o właśnie. Tutaj, tutaj. Witam cię, witam cię. Tu muszę tak. A on mi na te 8 wjedzie. Aż muszę tak ryzykować. Tutaj uderzę jeszcze jakieś tam szanse. Gość się gubi. Mam nadzieję. A szacha dałem tutaj. Aha, dobra. Dobra, bije, 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 bije. Sytuacja opanowana. Houston, już nie mamy problemu, jest dobrze. Dobra. Zwycięstwo jest. Zakończenie par. Dobra, jak mi poszło? Niech mi ktoś powie. No, szóste w drużynie, 47 punktów. Bywało lepiej, bywało lepiej. No ale okej, no. Nie jestem aż taki szybki. Może spróbuję następnym razem w ogóle nie berserkować na 3 minuty. Jak ktoś będzie obcinał, to spróbować jakoś inaczej grać. No wiecie, wolniej. Dokładnie. I tak jest dobrze. Dobrze poszło. Drugie miejsce. Drugie miejsce zajmiemy w polskich ogórkach. No to świetnie. Drugi turniej, w którym drugie miejsce zajmujemy. Cieszę się z tego powodu.